z Ewangelii świętego Marka. Zbliżył się także jeden z uczonych w piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go pytać. Tak, piękna Ewangelia. Mam takie wrażenie, że zbiegają się w tej Ewangelii wszystkie rzeki mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, cała mądrość chrześcijaństwa, że docieramy do samego rdzenia, samej istoty, największej tajemnicy chrześcijaństwa, która wyraża się w tym jednym: będziesz miłował. Spróbujmy napisać słowem tę piękną scenę. Przychodzi człowiek i zadaje Chrystusowi pytanie. Warto zadawać pytania. Kto pyta, nie błądzi, ale też trzeba wiedzieć komu, jakie i po co zadajemy pytania, jakiej szukamy odpowiedzi. Mądry człowiek zadaje Bogu pytanie. Rodzi się pytanie, jakie ja chciałbym zadać pytanie Jezusowi, o co chciałbym Go zapytać. Czy chciałbym wiedzieć, tak jak ten człowiek z dzisiejszej Ewangelii, co jest najważniejsze w moim życiu? Jezus odpowiada bardzo prosto. Najważniejsze jest: słuchaj, Izraelu, Szema, Izrael. Tak, żeby usłyszeć odpowiedź, trzeba słuchać. Trzeba otworzyć się na słuchanie. Niewysłuchany nie potrafi słuchać. Współczesny świat zdaje się mówić i mówić i mówić, a może jest wielki deficyt słuchania, który nie pozwala usłyszeć tego, co ma do powiedzenia Bóg i co ma do powiedzenia o mnie, dla mnie. Człowiek, który zapytał dzisiaj Jezusa, otrzymuje bardzo konkretną odpowiedź. Będziesz miłował Pana Boga swego. Będziesz miłował. Usłyszał odpowiedź w imperatywie. Ale przecież miłości nie można nakazać. Miłość wyraża największą wolność człowieka, każdego człowieka. Miłość jest albo jej nie ma. Miłości też nie da się stopniować. Kocham, bardziej kocham, najbardziej kocham. Czy to jest możliwe? Albo się kocha, albo się nie kocha. Miłość jest istotą i sensem ludzkiego życia. Oto Chrystus mówi, że będziesz miłował Boga całym sercem, całym umysłem, całym swoim bytem. Ale jak nauczyć się takiej miłości? Skąd brać siłę do takiego kochania, żeby umieć kochać całym sercem? Odpowiedź też jest bardzo prosta. Wystarczy spojrzeć na krzyż. Oto istota miłości. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie, życie wieczne. Właśnie to jest istota i źródło miłości. Ukrzyżowany Chrystus. I jeżeli zgubimy, zapomnimy, gdzieś w wirze spraw, obowiązków, zadań, pogubimy się, to warto wracać pod krzyż i uświadamiać sobie, po co to wszystko i jaka jest cena miłości. Tak łatwo jest powiedzieć drugiemu człowiekowi: kocham cię. I za tym może stać wiele treści, może nawet trzeba i warto mówić drugiemu człowiekowi, że go kochamy, jeżeli to czujemy. Ale miara miłości to ofiara, jaką człowiek może złożyć. Tak jak Ojciec, który nas umiłował i w ofierze złożył swojego jednorodzonego Syna. Trudno bez wzruszenia mówić o tej tajemnicy. Ona się wydarza w każdej Eucharystii. Ona stała się raz 2000 lat temu, ale ona się wydarza, uobecnia podczas każdej Eucharystii. Bóg ofiaruje nam wszystko. Swojego jednorodzonego Syna, tak jak ofiaruje Go też w tym ludzkim wymiarze Maryja. Owoc swojego żywota nam oddaje. Tajemnica miłości odsłania się w tej ofierze Ojca, który składa nam swojego Syna w naszych dłoniach i w ofierze samego Syna, który zgadza się z wolą Ojca. Ale idźmy jeszcze dalej. Pan Jezus odpowiada człowiekowi, który pyta, mówi także zaraz po przykazaniu miłości Boga, mówi o przykazaniu miłości bliźniego, że będziesz miłował Boga najpierw całym sercem, a potem bliźniego jak siebie samego. Ale kochać bliźniego jak siebie samego można tylko wtedy, kiedy właśnie kochamy siebie. A dzisiaj w świecie tak wielu ludzi, którzy nie czuje, że byli kochani i nie potrafią kochać samych siebie, czują się niekochani, niechciani, opuszczeni, wzgardzeni, zdradzeni, oszukani. I nie potrafią kochać. I tak dużo ludzi dziś przychodzi i mówi: proszę księdza, ja pożeram ludzi i chcę się nimi nasycić. I myślę, że jeżeli będę pożerać ludzkie uczucia, więzi, relacje, to odnajdę szczęście i nasycę się. A okazuje się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, że człowiek im bardziej pożera, tym bardziej jest głodny i generuje tylko wszystkie swoje głody. I staje się ten stan człowieka jeszcze gorszy. Co więc zrobić? Jak poranieni mają kochać? Otóż bardzo prosta jest odpowiedź. Niech najpierw pokochają swoje braki. Taka jest prawda o nas, że wiele nie umiemy, że wiele nie potrafimy, że nie możemy pokonać w sobie jakichś słabości, ponieważ wygenerowały je, nie wiem, nasze dzieciństwo, piekło dzieciństwa, to, czego doświadczyliśmy, krzywda, rana, którą niesiemy może przez całe życie. Z tym warto pójść pod krzyż i powiedzieć: Boże, taki jestem. Nie umiem kochać. Ranię wszystkich wokoło. Egoizm nazywam miłością. Mówię, kocham do kogoś, ale tak naprawdę pożeram tego człowieka i to, co nazywam miłością, jest szczytem mojego egoizmu, bo mówię kocham, ale pochłaniam drugą osobę, bo to kocham tak naprawdę dotyka mnie, że to ja chcę zaspokoić swoje pragnienia i jesteś mi potrzebny do zaspokojenia moich pragnień. I tutaj wszyscy się możemy spotkać pod tym krzyżem, bo wszyscy nie umiemy w jakiś sposób kochać. Wszyscy w jakiś sposób jesteśmy zranieni, wszyscy pragniemy kochać. I tutaj wszyscy razem możemy wpatrywać się w tajemnicę miłości i uczyć się od Chrystusa, bo w Jego ranach jest nasze zdrowie.